Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, piątkowej i drugiej kawy. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Dariusz Sułek, prezes Orlika Opole. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy to już jest pewne, że Orlik będzie grał w Ekstraklasie w tym następnym sezonie? No, ciężko mówić coś, o czym w tej chwili jeszcze nie możemy do końca powiedzieć, że to jest pewne, żeby uznać to za pewnik. Natomiast mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze po wczorajszej sesji Rady Miasta, no, gdzie była przychylność, z tego co się dowiedziałem, wszystkich radnych i panów prezydentów, także mam nadzieję, że idzie to w dobrym kierunku i że zobaczymy w tym sezonie Orlika w Ekstraklasie. Przyznali pieniądze i te pieniądze są chyba największym problemem przy tym staraniu się o tą najwyższą klasę rozgrywkową. Pieniądze są zawsze największym problemem bez względu na to, na co się człowiek stara. Natomiast jeśli chodzi o sam hokej i naszą teraz sytuację, no to na pewno te 150 tysięcy, które dostaliśmy, to i tak jest, można powiedzieć, 1/10 budżetu, który potrzebujemy, żeby wystąpić w Ekstralidze. No ale dobrze, że są te pieniądze zawsze z kilku różnych źródeł i wtedy jest to łatwiej zbierać. Pozostałe 0,9 też uda się zebrać? No ja mam nadzieję, że tak. Zarząd pracuje na 90% na tą chwilę. Myślę, że za tydzień wskoczymy na 100% i zbierzemy tą kwotę. Raz, że chcielibyśmy, żeby ta najwyższa liga w hokeja miała miejsce też w Opolu. Dwa, że mamy już taki z poprzednich 10 lat jakby to powiedzieć, no historię raz wystąpiliśmy, tak, w Ekstralidze, więc w 2003 roku. Czyli doświadczenie jest. No ciężko mówić to o doświadczeniu, natomiast jakiś epizod był i mamy nadzieję, że ta Ekstraliga do Opola powróci już na dłużej. Ta pozostała kwota, którą trzeba zebrać, to będą prywatni sponsorzy, jakieś firmy, czy też gdzieś jakieś inne instytucje państwowe uda się namówić? No, mam taką nadzieję. Jesteśmy umówieni w różnych firmach, jesteśmy umówieni na rozmowy z różnymi partnerami biznesowymi. Oczywiście liczymy też na to, że troszeczkę wspomoże nas Urząd Marszałkowski i myślę, że jakoś wspólnymi siłami postaramy się uzbierać. No może nie całą tą kwotę, bo wiadomo, że w tej chwili potrzebujemy tych pieniędzy przede wszystkim do grudnia. Tak jakby możemy rozbić sobie ten nasz sezon na dwa etapy, czyli do grudnia, który potrzebujemy około 700-750 tysięcy i później od stycznia do marca, końca lub też kwietnia, w zależności od tego, jakie miejsce byśmy zajęli. Wyczytałem, że dwie firmy już jakby się zdecydowały na to, żeby wspomóc Orlika. Można zapytać, jakie? Zapytać zawsze można, natomiast na chwilę obecną prawda jest taka, że dopóki nie mamy podpisanych żadnych umów, nie wiem, czy nawet oni by sobie życzyli, te firmy życzyły sobie, żeby wymieniać ich nazwy. W związku z tym to na chwilę obecną musi być jeszcze tajemnicą. Natomiast to są opolskie firmy? Związane z Opolem, tak. Nie są to polskie firmy, natomiast związane z Opolem. Od niedawna w sumie można powiedzieć, ale mam nadzieję, że jeśli teraz, jak dostaliśmy zielone światło od miasta i myślę, że też Urzędu Marszałkowskiego, to będą widzieli, że nie są tylko, albo nie będą tylko jedną firmą, czy też partnerem biznesowym. Takie firmy, w których krajach rodzimych jest hokej dyscypliną, że tak powiem, narodową. Proszę pana. Co mam panu powiedzieć? W zasadzie dookoła nas, w całej Europie, hokej jest dużo bardziej rozwinięty niż w Polsce. Dobrze, ale jeśli tę kwestię finansową omówiliśmy, jak kwestia sportowa? Czy Orlik musi się wzmacniać, żeby tak powiem, nie było wstydu w trakcie tego sezonu sportowego? Na chwilę obecną jesteśmy na tyle dobrej sytuacji, że jako jeden z nielicznych klubów, w zasadzie dwa kluby, które mogą się pochwalić taką ilością wychowanków, którzy są na tyle wyszkoleni, że mogliby występować w Ekstralidze i to nie są tylko moje słowa, ale też jesteśmy po rozmowach z trenerem, więc myślę, że co najmniej dwie piątki jesteśmy w stanie złożyć ze własnych wychowanków. W hokejach gra się w 22 osoby, czyli dwóch bramkarzy plus cztery piątki, więc na pewno jakieś wzmocnienia muszą przyjść. No kwestia tylko z jakiego kierunku i no przede wszystkim zależy to też od pieniędzy. Jeśli ten budżet będziemy mieli większy niż założyliśmy lub też taki jak założyliśmy, ale nie mniejszy, to wtedy możemy pokusić się o jakichś zawodników naprawdę z wyższej półki, którzy nam pomogą. Nie chcemy ściągać zawodników takich, którzy przyjadą tylko po to, żeby rozegrać sezon i później z powrotem wrócić do domu, a nie wniosą nic do drużyny, bo to są tak zwani chłopcy, którzy przyjeżdżają, zarabią parę groszy i z powrotem gdzieś tam wracają. A to będą zawodnicy polscy, czy jakiś zaciąg zagraniczny? Będzie, znaczy na chwili obecnej rozmawiamy z trzema zawodnikami z Polski, natomiast
Myślę, że to są. Mówimy o zawodnikach zagranicznych. O nazwiska pytać to jeszcze za wcześnie. Nie, no oczywiście, że za wcześnie, dlatego że to będzie tak, że na testy najprawdopodobniej przyjedzie 5 czy 6 zawodników i z tego trener wybierze ze 2 czy 3 i to trener myślę, że tak ostatecznie zadecyduje, którzy z nich przysłużą się najbardziej drużynie. Wracając jeszcze do tych kwestii finansowych, trwa też zbiórka na portalu Polak Potrafi. Jaką kwotę, w jakim terminie tam chcecie uzyskać? Znaczy tak, pomysł w ogóle takiej zbiórki powstał od jednego z naszych zawodników. Myślę, że to jest dość ciekawa inicjatywa, natomiast no tam z tego co widziałem, to staramy się na około 20 tysięcy złotych. To jest jakby poza zarządem, więc mówię, no tutaj taka inicjatywa bardziej ze strony zawodników i kibiców. Te 20 tysięcy złotych pozwoliłoby nam na wykupienie licencji na start w ogóle w Ekstralidze, tak. Dlatego myślę, że nie wiem, na chwilę obecną jest tam chyba 1400 zł, ale mam nadzieję, że w ciągu tych 33 dni jeszcze coś się uzbiera, tym bardziej, że media też nam troszeczkę pomagają i też no piszą o tej inicjatywie. Fajnie tak, byłoby mieć jakąś drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej w Opolu. Mamy taką nadzieję. No, na piłkę ani nożną, ani ręczną na razie nie możemy liczyć. Znaczy się na piłkę nożną na pewno nie, bo to jeszcze jest daleka droga, żeby weszli do Ekstraligi czy do Ekstraklasy. Natomiast znaczy, na razie wędrują w drugą stronę, w dół. No tak, no jakoś im się troszeczkę nie poszczęściło. Natomiast Gwardia miała dużego pecha i to, no ale to jakby inny temat. No, w każdym razie szkoda, że przegrali te mecze z Pyskowianinem i stało się jak się stało. Ale z tego co czytam, mają skład teraz tak mocny, że myślę, że szybciutko wrócą do Ekstraligi. A jeśli chodzi o lodowisko, całą infrastrukturę, to prosi się o remont, nie? Prosi się o remont jak no, nie jeden z naszych obiektów sportowych. No niestety jest jak jest. Gramy na tym, na czym możemy grać. W zasadzie od kilku lat, jak Orlik Opole gra w pierwszej lidze, zdobywamy pozwolenia na grę na tym lodowisku. I poza dachem i wyglądem szatni, no to nie można się specjalnie do czegoś przyczepić. No lodowisko jest fajne, tak? Natomiast no wiadomo, że ta infrastruktura już jest stara i wymaga poprawek, remontów, czy w ogóle wymiany na przykład całego dachu. No ale to my nie jesteśmy właścicielami obiektu i nie jesteśmy od kilku lat mówi się o tym generalnym remoncie Toropolu, a gdyby do takiego remontu doszło, no to hokeiści jakby zostaliby bez miejsca do trenowania i do grania. W tej chwili jest właśnie taka sytuacja w Bytomiu, gdzie Polonia Bytom chyba będzie miała dość duży problem, ponieważ od 1 lipca zamknięto im tą przysłowiową stodołę, bo tak pieszczotliwie nazywają kibice to lodowisko w Bytomiu. No i do listopada musi się rozwiązać ta kwestia, co oni tam z tym zrobią, z tym dachem, bo to głównie też chodzi o dach. Natomiast u nas mam nadzieję, że władze Mosiru i kierownik lodowiska, który jest naprawdę bardzo operatywnym człowiekiem, myślę, że sobie poradzi z tym i zobaczymy, co będzie. No, my jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemu. Wspominał Pan o tym, że Orlik głównie składa się z wychowanków, czyli chłopaków z Opola, którzy tutaj trenują, czy młodzi garną się do hokeja. To jest atrakcyjna dyscyplina dla nich? Ciężko powiedzieć, bo w dzisiejszych czasach, gdzie ze sportem wygrywa komputer, konsole do gier, Facebook i w ogóle całe te elektroniczne media, ogólnie jest ciężko zmusić dzieci do uprawiania sportu, tak, do aktywności fizycznej. Ale myślę, że patrząc przez pryzmat Orlika, gdzie no nie mamy jakichś takich tradycji hokejowych, jak na przykład w Nowym Targu, to mamy ponad 100 dzieci w tej chwili, 5 grup młodzieżowych, z czego ten najmniejszy, czyli rocznik 2006 i młodsi, w tamtym sezonie wygrał wszystkie turnieje, więc też możemy się tym pochwalić, że ci nawet najmniejsi u nas grają. I są no, ze starszych graczy mamy 4 kadrowiczów do lat 20, 2 kadrowiczów w drużynie seniorskiej, więc myślę, że tu jest potencjał w Opolu, jeśli chodzi o hokej. Zresztą nie tylko i o hokej, bo widać nawet po grupach młodzieżowych, które grają w piłkę, że tych dzieciaków jednak jest troszeczkę, żeby pobiegać. Rocznik 2006, czyli od 8 lat, od wieku 8 lat można zaczynać grać, czy nie, wcześniej? Żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Od 2006 roczniki w dół, czyli 2007-2008, to jest najmłodsza grupa młodzieżowa, która występuje już normalnie w meczach i turniejach. Natomiast mamy też szkółkę, na którą przychodzą dzieci, 2-3-latki, 2-3-latki, no 4-latki się zdarzają, ale są też tacy, którzy nigdy nie uprawiali ani hokeja, ani w ogóle nawet nie jeździli na łyżwach i mają dzisiaj 10-12 lat i też próbują. Mamy nadzieję, zacząć, że kiedyś zasilą szeregi Orlika występującego w Ekstralidze.
Mam taką nadzieję, tym bardziej, że ich jest sporo i mam nadzieję, że większość z nich się utrzyma, bynajmniej do tego wieku juniorskiego. To trzymamy kciuki za organizowanie tych finansów i sukces sportowy w przyszłym sezonie. Ślicznie Kiedy dziękuję Wam. Sezon startuje? Sezon najprawdopodobniej wystartuje we wrześniu. W tej chwili byliśmy jeszcze w poniedziałek na walnym sprawozdawczym Związku PZHL. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada po to naszej umawiamy korzyści. Się na rozmowę przed sezonem we wrześniu. Ślicznie dziękuję dziękuję. Bardzo. Dariusz Sułek, prezes Orlika Opole, był moim gościem w drugiej kawie.